kanale. Jak widzicie, dzisiaj zrobimy sobie kolejny tutorial halloweenowy i z początku planowałam zrobić syrenkę, ale stwierdziłam, że wyszło to trochę kosmicznie, więc jak uważacie, i to pewnie będzie zależało od stroju, który założycie na Halloween, możecie użyć tego makijażu jako inspiracji właśnie na syrenkę bądź na kosmitkę, jak wolicie. Bez zbędnych wstępów życzę Wam miłego oglądania. Zaczynam od przykrycia brwi, bo będziemy malować je na inny kolor, więc używam do tego kredki z NYXa w odcieniu Milk. Jest to kredka Jumbo i po prostu zamalowuję brwi na biało, na tyle, na ile mogę. I następnie będę używać paletki 88 Color Palette od BH Cosmetics i będę używać takiego jasno-błękitnego, lekko błyszczącego cienia, właśnie aby pokryć brwi. Ten odcień ma w sobie tak trochę zieleni, takiej delikatnej, więc to będzie taki ładny odcień syrenkowy, bym powiedziała. Następnie przechodzę do delikatnego wykonturowania buzi. Do tego używam paletki od Anastasia Beverly Hills. Postaram się wszystkie kosmetyki użyte wymienić w boksie na informacje, abyście mogły sobie zakupić. Więc właśnie konturuję tymi bronzerami z paletki. Następnie przygotowuję powieki pod cienie, do tego używam korektora z Catrice. Następnie nakładam jasno-beżowy cień na załamanie powieki powyżej, aby łatwiej blendowało mi się kolejne cienie, którymi będą właśnie troszeczkę ciemniejsze brązy, aby po prostu dodać oku trochę głębi i aby kolejny cień, który nałożymy na powiekę, ładnie nam po prostu przechodził w taki efekt delikatnego ombre, powiedzmy, takiego lekkiego również smoky eye. I właśnie ten kolejny cień, którego użyję, to będzie taki dosyć jasny fiolet z paletki Morphe Brushes 35B, się nazywa ta paletka. I ten odcień blendowuje delikatnie w te nasze brązy, i jak również na zewnętrzną część dolnej powieki. Następnie na wewnętrzny kącik nakładam foliowy cień od Makeup Geek o nazwie Pegasus. Jest to taki piękny, również taki syrenkowy odcień, taki błękitno-miętowy. I następnie na całą powiekę ruchomo nakładam cień taki jasno-fioletowy, no dosyć jasno-fioletowy, błyszczący, właśnie taki również kojarzący się z syrenką. Następnie wracam do tego jaśniejszego odcienia matowego fioletu i nakładam go na całą dolną powiekę i delikatnie również w zewnętrzne V. Następnie na linię wodną nakładam kredkę w odcieniu Nude, aby powiększyć oko. Potem na linię rzęs nakładam liner czarny i trzymam się blisko linii rzęs, nie robię żadnej jaskółki. Chcę, żeby to był taki dosyć naturalny wygląd linera i żeby po prostu naszych rzęs wydawało się więcej. Następnie tuszuję rzęsy i zdecydowałam się troszeczkę poprawić efekt naszym cieniem Pegasus od Makeup Geek, aby wyszedł nam taki efekt cienia duochrome i właśnie dało to taki ładny efekt syrenki. Pokryłam wewnętrzną część ruchomej powieki właśnie tym cieniem. Następnie nakładam białą kredkę na część czoła, schodzę tak ku jednemu uchu, w stronę jednego ucha. Następnie delikatnie wklepuję tą kredkę właśnie w skórę. I następnie musicie zignorować część, którą zobaczycie, bo zmieniłam koncepcję, więc to po prostu się pojawiło. Ale następnie będziemy robić coś innego w tym miejscu, więc po prostu zignorujcie to, co się dzieje po mojej prawej stronie twarzy. Więc następnie nad brwiami rysuję takie kropeczki właśnie kredką NYX oraz podkreślam konturowanie właśnie również takimi kropeczkami. Stwierdziłam, że fajnie to pasuje do takiej syrenki czy kosmitki, jak tam sobie wybierzecie. Następnie usta pokrywam również kredką z NYXa. Jest to ostatnio moja ulubiona, mój ulubiony gadżet, mój ulubiony kosmetyk do nagrywania filmów na Halloween, więc całe usta pokrywam właśnie tą kredką, po czym będę używała fioletowego cienia błyszczącego. Nakładam go na dolną wargę, jak również na zewnętrzne części górnej wargi. I następnie na środek górnej wargi, w miejsce białej kredki, nakładam cień Pegasus znowu oraz delikatnie wklepuję go na
dolną wargę również po środku, aby uzyskać znów taki efekt duochromu, takiej właśnie syrenki. Następnie już tutaj wróciłam do koncepcji z białą kredką i robię troszeczkę inny efekt. Miksuję cienie zielony, fioletowy, niebieski, czyli takie właśnie odcienie trochę galaksji, bo sama nie wiedziałam, czy to ma być syrenka, czy to ma być kosmitka, tak jak już wspomniałam, więc po prostu poszłam w taki delikatny efekt właśnie galaksji i tutaj coś takiego próbuję stworzyć, miksując właśnie różne odcienie i ich intensywność, takimi jakby chmurkami, powiedzmy. Więc po prostu to jest, to zależy już od waszej kreatywności, jak bardzo chcecie tutaj poszaleć, jakie kolory chcecie wpleść. Możecie dać jeszcze bardziej intensywny fiolet, tak jak ja tutaj, także wszystko zależy od tego, jak sobie ten efekt końcowy wymyślicie. Ja postanowiłam właśnie zmiksować fiolet, zieleń i niebieski, aby właśnie taki był klasyczny efekt galaksy, jednak utrzymując to trochę w takiej konwencji syrenki cały czas. Jestem troszeczkę zakręcona, sama nie wiem, co robię, ale po prostu podobał mi się bardzo ten efekt. Delikatnie następnie konturuję nosek zielonym cieniem, aby właśnie twarz nabrała takiej głębi, jednak pozostając w tych kolorach. Następnie takie same krepeczki jak na poprzedniej brwi postanowiłam również narysować nad prawą brwią i podkreślić delikatnie właśnie tą brwę i wydłużyć kredką białą. Więc jak widzicie, tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, czy bardziej uważacie, że to jest syrenka czy kosmitka. Ok, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, jak zwykle proszę o kciuk w górę. I dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wam się podobało i czy byście chętnie odtworzyły ten makijaż. Jeśli tak, jeśli go odtworzycie, proszę dodajcie zdjęcie na Instagramie i otagujcie mnie. Chętnie zobaczę Wasze prace i tak, to by było na tyle. Życzę miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!